Troszeczkę dalej. Stefan Paweł 5, Ksawery Oto. Tu. Tu Stefan Paweł 5, Yokohama Adam Maja. Pogoda jest ładna, była ciekawa lekcja o radiu. Nadaje? Nadaje z zespołu szkół w Komorowie w ramach programu Radio Reaktywacja. Bardzo dziękuję za łączność. On jest Tomek, Tomku? Tomku 73. Stefan? Stefan Paweł 5, Ksawery Oto. Stefan Paweł 5, Yokohama Adam Maja. Stefan Paweł 5, Ksawery Olga z tej strony, jeszcze raz operator prowadzący Paweł stacji. Stefan Paweł 5, Yokohama Adam Maria. Tomku, dzięki serdeczne. Tomku, być może już jakieś stacje nas inne jeszcze słuchają. Ja mam do Ciebie serdeczną prośbę, żebyś zostawił po nas jakąś informację w tej klastrze dla kolegów i odezwał się tutaj z nami w razie czego, jak się okaże, że mamy mało korespondentów, dobrze? Fajnie, że jesteś, serdecznie pozdrawiam, słuchaj nas i wspieraj w razie czego, dlatego że ja tutaj za plecami mam dziki tłum chętnych do robienia łączności, więc spokojnie ze dwie godzinki możemy tutaj szczęśliwie popracować. Wszystkiego dobrego dla Ciebie, Tomek. Stefan Paweł 5, Ksawery Olga z tej strony, Stefan Paweł 5, Yokohama Adam Maria. Zawsze w poniedziałki pracujemy po 15:15 na radiu, także jakbyś mógł nas kiedyś odwiedzić, bardzo, bardzo prosimy. A teraz filmuj nas i doglądaj, żebyśmy tutaj nie tracili brania. Wszystkiego dobrego. SP5, XO, SP5, Yokohama Adam Maria. Dzięki serdeczne. 73. A na częstotliwości pozostaje stacja Stefan Paweł 5, Yokohama Adam Maria. Stefan Paweł 5, Yokohama Adam Maria. Serdecznie zapraszam do łączności w ramach programu Radio Reaktywacji. Stefan Paweł 5, Yokohama Adam Maria. Stefan Paweł 5, Grażyna Natalia Mandawała. Stefan Paweł 5, Grażyna Natalia Wanda. Witam serdecznie. Z tej strony SP5, Yokohama Adam Maria. Tak jak zawsze mam prośbę serdeczną, pozostanie na częstotliwości. Mam młodego korespondenta, który chciałby zrobić pierwszą łączność w życiu. Potrzebuję dosłownie 10 sekund, żeby go przygotować. Czy to jest możliwe? Bardzo proszę. Tak, jest możliwe. Tylko powiedz mi, Paweł, na jakim sprzęcie nadajecie? Nadajemy na starym iComie 745. Prawdopodobnie z dipola, bo to nie wiem co koledzy rozpieli na dachu, z dipola takiego zestruganego na rezonans. Tak, jak Ty mówisz do mikrofonu, to są zniekształcenia, czyli braki w zasilaniu prawdopodobnie. Jak młodzież mówi, to jest dobry efekt. Będę czekał na Twój sygnał. Okej, już sprawdzam w takim razie. Natalia Wanda. Głośno, dobrze? Naciskasz?
A jak imię się nazywa? Głosiej teraz. Stefan, Paweł, Pięć. Głosiej. Grażyna, Natalia, Wanda. Tu i puszczasz. Tu Stefan, Paweł, Pięć, Yokohama, Adam, Maria. Tu i raport 5-9 mam na imię Oliwier. Jak Oskar, Dima, India, Łyżkę, India, Echo, Romeo. Jeszcze raz. Oskar. Oskar, Lima, India, Łyżkę, India, Echo, Romeo. Mhm. Mam? Mam 11 lat. Proszę, przekazuję mikrofon do Ciebie. Stefan. Stefan, Paweł, 5, Grażyna, Natalia, Wanda. Tu. Tu Stefan, Paweł, 5, Kochana, Adam, Maria. Stefan Paweł 5, Yokohama Adam Maria. Tu Stefan Paweł 5, Grażyna Natalia Wanda. Witam Cię, Oliwier. Cieszę się z naszego spotkania radiowego. Odbieram bardzo dobrze, duża siła sygnału. U mnie plus 5,9 plus 30 decybeli. Imię mam Piotrek, tak jak poprzedni rozmówca Tomka. Miejscowości niedalekiej, bo Otrębuszy. Otrębuszy, moja lokalizacja. Proszę bardzo, Oliwier, mikrofon do Ciebie. SP5 Yokohama Adam Maria, tu SP5 Grażyna Natalia Wanda. Gdzie jesteś? Stefan Paweł 5, Grażyna Natalia Wanda. Tu? Tu Stefan Paweł 5, Yokohama Adam Maria. Jest ładna pogoda, jest ciekawa lekcja o radiu. Powiedz, czego się dowiedzieliście? Dowiedzieliśmy się o informacji, o historii radia. O informacji i historii radia. Mhm. Podobała Ci się lekcja? Tak. No dobrze. Się bardzo dobrze. Nadaję? Nadaję zespołu szkół w Komorowie w ramach programu Radio Reaktywacja. Mhm. Stefan? Stefan Paweł 5, Grażyna Natalia Wanda. Wanda. Tu? Tu Stefan Paweł 5, mama Adam Maria. Stefan Paweł 5, kochana Adam Maria. Tu Stefan Paweł 5, Grażyna Natalia Wanda. No cieszę się bardzo z naszego spotkania. Pogoda rzeczywiście dzisiaj jest piękna. Ja używam nadajnika 100-watowego w tej chwili. Antena pionowa Grand Plan na to pasmo półfalowy. Propagacja dzisiaj jest całkiem dobra, słychać was też dobrze, więc myślę, że będziecie mieli wielu korespondentów. Czasami też bywałem w klubie. Powiem Ci, że macie bardzo ciekawy klub i bardzo interesujące zajęcia. Czasem warto tam zajrzeć. Proszę bardzo, dziękuję bardzo za spotkanie. Wszystkiego dobrego życzę i myślę, że będziemy się spotykać wkrótce albo na radio, albo bezpośrednio z Twojego domu, czego Ci życzę. SP5 Yokohama Adam Maria, tu Stefan Paweł 5, Grażyna Natalia Wanda. Wszystkiego dobrego. Stefan Paweł 5, Grażyna Natalia Wanda. Tu? Tu Stefan Paweł 5, Yokohama Adam Maria. Nadaję? Nadaję ze stacji ICON IC745. Mocą 100 watów. Mocą 100 watów. Z anteny VIPOR. Z anteny VIPOR. Bardzo dziękuję za łączność. Piotr 70. Stefan Paweł 5, Grażyna Natalia Wanda. Tu Stefan Paweł 5, kochana Adam Maria. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, Oliwier. Brawo! Dziękujemy pięknie.
pięknie, bardzo fantastyczna pierwsza łączność. Mam nadzieję, że przyjemnie się wam słucha. Oczywiście tutaj emocje straszne, wąsy na policzkach, nerwy, trzęsące się ręce, ale tak ma być. Właśnie o to chodzi, żeby te emocje wywołać. Mam kolejnego korespondenta. Serdecznie zapraszam do łączności. Nadaje stacja Stefan Paweł 5, Jokohama Adam Maria. Stefan Paweł 5, Jokohama Adam Maria w ramach programu Radio Reaktywacja. Bardzo proszę. Stefan Kłebek 5, Wanda Adam Franek. Stefan Kłebek 5, Wanda Adam Franek, z tej strony operator prowadzący Paweł stacji Stefan Paweł 5, Jokohama Adam Maria. Witam serdecznie. Jak zawsze w takich sytuacjach mam serdeczną prośbę o pozostanie na częstotliwości. Potrzebuję 10 sekund, żeby przygotować operatora. Uwaga! Ja prosiłem, idealna cisza, bo nas słychać w radiu. Te wszystkie rozmowy za mną zbiera mikrofon i to powoduje taki brzydki szum. Oni słuchają, że gadacie o różnych dziwnych rzeczach. Nie gadajcie. Dobrze, dobrze. On jest Stefan Kłebek. Pierwsze. 5. Wanda. Adam. Franek. Krzysiu, dzięki za ciekawy artykuł. Również go przeglądam, tam się odpisałem. Na razie. Dziękuję, odbywa się. Naciskasz? Stefan Kłębek 5, Wanda Adam Franek. Tu? Tu Stefan Paweł 5, kochana Adam Maria. Tu Irak pod 5-9, mam na imię kandydat jak Karol, Olga, Natalia, Roman. Jeszcze Adam, raz wolni. Adam? Dorota. Jeszcze raz wolni. Konrad? Konrad, jak Karol, Olga, Natalia, Roman, Adam, Dorota. Mam? Mam 12 lat. Proszę, przekazuję mikrofon do ciebie. Stefan? Stefan, Łebek, 5, Wanda, Adam, Janek. Tu? Tu, Stefan, Paweł. Stefan, Paweł, 5, Jokohama, Adam, Adam Maria. No, bardzo fajnie. Stefan, Paweł, 5, Jokohama, Adam Maria. Stefan, Kłębek, 5, Wanda, Adam, Franek. Witam się bardzo. Sygnał bardzo piękny, dolatuje w tej domie. Mamy bardzo blisko, bo ja tutaj jestem może około 500 metrów. Także sygnał bardzo piękny i prawie 40. Kłebek 5, Wanda Adam Franek. Tu? Tu
Stefan Paweł Pięciu, kocham Adam Maria. Jestem w szkole i uczę się radiołączności. Podobało ci się bardzo? Jest to ciekawa lekcja i dużo się dowiedziałem o historii radia. Super. Bardzo? Bardzo dziękuję za łączność. Krzysztof 73. Stefan? Stefan Paweł 5, Wanda Adam Franek. Tu? Tu Stefan 5, 7. Stefan Paweł 5, Yokohama Adam Maria. 73. Okay. Brawo! Brawo! Pięknie za tą łączność, emocje niesamowite. Bardzo nam się podoba. Na pewno do próby ustawią się koledzy. Myślę, że udało nam się zainteresować i zaciekawić naszym hobby, naszą pasją. Pozdrawiam serdecznie, a na częstotliwości pozostaje stacja Stefan Paweł 5, Yokohama Adam Maria. Stefan Paweł 5, Yokohama Adam Maria w ramach programu Radio Reaktywacja. Serdecznie zapraszam do łączności. Stefan Karol, bardzo proszę. Kołek 2, Olga, Stefan Karol, Przemek z tej strony, KUDH Włocławek, raport ponownie na następnym wejściu. Proszę bardzo, Stefan Paweł 5, Yokohama Adam Maria, tu Stefan Kołek 2, Olga, Stefan Karol. Stefan Kłebek 2, Olga, Stefan Karol. Witam serdecznie. Z tej strony Stefan Paweł 5, Yokohama Adam Maria. Mam serdeczną prośbę o pozostanie na częstotliwości. Ja potrzebuję dosłownie 10 sekund, żeby przygotować młodego korespondenta na pierwszą łączność w życiu. Bardzo proszę, pozostanie na częstotliwości. Stefan Kłebek 2, Olga Stefan Karol, prawda? Mocno, wyraźnie, silnym głosem. Ja ci pokazuję. Stefan. Stefan Kłebek 2, Olga Stefan Karol. Wolniej troszeczkę. Tu. Tu Stefan Paweł 5, Yokohama Adam Maria. Twój raport 5-9. Mam na imię Franciszek. Franciszek Ewa Karol. Franciszek Roman, Adam, Natalia, Celina, Irena, Stefan, Zygmunt, Ewa, Karol. Mam 10 lat. Proszę, przekazuję mikrofon do ciebie. Stefan. Kłebek. 2. Oraz Stefan. Karol. Tu. Tu Stefan, przypadek wyjąć Yokohama Adam Maria. Paweł 5, Yokohama Adam Maria, tu Stefan Kłebek 2, Olga, Stefan Karol. Witam bardzo serdecznie z Franciszku. Cieszę się z tego spotkania i cieszę się, że coraz młodsi sięgają po mikrofon i stawiają swoje wysokości. Bardzo fajnie. Ja mam na imię Przemek, nie wiem, czy pan to napowaliście. Przemek, Paweł, Roman, Zygmunt, Ewa, Marek, Ewa, Karol, to tak w skrócie Przemek i KUDH Włocławek. Włocławek, co prawda niedaleko od 5. okręgu. To tak tutaj u mnie. Raport dla was, bo chyba nie powiedziałem, to jest 5-9, plus tam czasami jakiś plusik mrugnie ponad 9, jest bardzo głośno, bardzo ładnie tak to słychać. W Wrocławku mamy 10 stopni na plus. Lekcja na temat radia była bardzo fajna. Mieliśmy doświadczenia. Mieliśmy różne doświadczenia.
dostarczyłam. Zakresu elektromagnetyzmu. Zakresu elektromagnetyzmu. Dowiedzieliśmy się, jak mogą wyglądać łączności. Dowiedzieliśmy się, jak mogą wyglądać łączności. I nauczyliśmy się historii Gazia. Stefan? Stefan Chłebet 2, Olga, Stefan, Karol. Tu Stefan Paweł 5, Jokohama, Adam, Maria. Bardzo dziękuję za łączność 73. Prowadzący Paweł, ustawi Stefan Paweł 5, Jokohama Adam Maria Przemku, bardzo dziękujemy. Fantastyczna sprawa dla nas. Mam nadzieję, że wy też się świetnie z nami bawicie. Bardzo wam dziękujemy. Bez was by się ta zabawa absolutnie nie udała. Potrzebujemy korespondentów z drugiej strony, potrzebujemy zrozumienia, przychylności i serdeczności. Wszystkiego dobrego, serdeczne pozdrowienia dla Wrocławka. Stefan Paweł 2, Oskar, Stefan Karol z tej strony. Stefan Paweł 5, Jokohama Adam Maria. Ślicznie dziękujemy. Ukłony 73. 73. A na częstotliwości pozostaje stacja pracująca w ramach programu Radio Reaktywacja. Stefan Paweł 5, Jokohama Adam Maria. Stefan Paweł 5, Jokohama Adam Maria. Serdecznie zapraszamy do łączności. Stefan Paweł 9, Roman, Irena, Grażyna. Witam serdecznie. Jak zawsze w takich przypadkach, bardzo proszę o pozostanie częstotliwości, na częstotliwości. Z tej strony operator prowadzący Paweł, stacji Stefan Paweł 5, Jokohama Adam Maria. Potrzebujemy 10 sekund. Stefan Paweł 9, Roman, Irena, Grażyna. Tak? Głośno i wyraźnie, bardzo głośno. Stefan Paweł 9, Roman, Irena, Grażyna. Tu? Stefan Paweł 5, Jokohama, Adam, Maria. Twój raport. 5, 9, mam na imię Hania, jak Hanna, Adam, Natalia, Irena, Anna. Jeszcze raz. Hania jak Halina, Adam, Natalia, Irena, Adam. Mam 12 lat, wyrośnę, przekazuję mikrofon do ciebie. Stefan Paweł 9, Roman, Irena, Grażyna. Stefan Paweł 5, Jokohama, Adam Maria. Stefan Paweł 5, Jokohama, Adam Maria. To Państwo Paweł 9, Roman, Irena, Grażyna. Witam Cię serdecznie, Haniu. Krzysztof moje imię, Krzysiek. Kolega mam do tam informacji bliżej. Bardzo ładnie odbieram. 5-9 tutaj w Łodzi-Gomikach dokładnie, u mnie. Bardzo ładnie przypadam się z Waszym zajęciom i stwierdziłem, że muszę młodym zrobić tutaj jedną łączność, chociaż nie miałem wcześniej okazji. 5-9 odbieram, bardzo głośno, bez żadnego problemu tutaj do mnie zarabić. Proszę Państwa, Paweł 9, Jokohama, Adam, Maria. Państwo, Paweł 9, Roman, Irena, Grażyna. Stefan, Paweł 9, Roman, Irena, Grażyna. Stefan, Paweł 5, Jokohama, Adam, Maria. Nadaję z Połuszków Komorowie w ramach programu Radio Reaktywacja. Teraz coś od siebie zgłoszę. Do mikrofonu. U nas w Komorowie jest bardzo piękna pogoda. Lekcja Ci się podobała? Tak. No ale to mów do korespondenta. Podobała. Była o stworzeniu radia. O krótkopalarstwie. O krótkopalarstwie.
O tym, jak się robi łączności? Po co się robi łączności? Jak się robi łączności i o tym, jak się robi łączności. Mhm. Stefan? Stefan, Paweł, 9, Roman, Irena, Grażyna. Mhm. Tu? Tu Stefan, Paweł, 5, Bohama, Adam, Maria. Bardzo dziękuję za łączność 73. Dziękujemy ślicznie. 73 do usłyszenia, a na częstotliwości pozostaje stacja. Stefan Paweł 5, Jokohama Adam Maria. Stefan Paweł 5, Jokohama Adam Maria. Nadajemy w ramach programu Radio Reaktywacja. Serdecznie zapraszamy do łączności. Stefan Kłebek 5, Adam Maria. Witam serdecznie, z tej strony operator prowadzący Paweł stacji. Stefan Paweł 5, Jokohama Adam Maria. Serdecznie proszę o pozostanie na tej częstotliwości. Mam młodą korespondentkę, która chce zrobić pierwszą łączność w życiu. Stres jest niesamowity, napięcie powoduje drżenie rąk, ale damy radę. Także proszę o pozostanie na częstotliwości, potrzebujemy 10 sekund. Jak? Adam? Maria. Tak? Stefan Kleber 5, Adam Maria. Głośno i wyraźnie. Proszę. Naciskasz? Głośno. Naciskasz? Nie, nie, nie. Głośno, głośno. Głośniej. Jeszcze raz. Głośno. Tu? Tu Stefan Paweł 5, Jokohama Adam Maria. Wolniej. Wolniej. Jadwiga Urszula Ludwik. Jeszcze raz. Jadwiga Urszula Ludwik, Irena Adam. Mam 12 lat. Proszę przyjrzeć mi Stefan? Stefan Paweł 5, Adam Maria. Maria. Tu? Stefan Paweł 5, Jokohama Adam Maria. Okej. Głośniej, głośniej, głośniej. Stefan Kłebek 5, Adam Maria z tej strony. Jeszcze raz operator prowadzący, Paweł stacji. Stefan Paweł 5, Jokohama Adam Maria. Adrian, nie wiem, czy całość korespondencji do ciebie dotarła. Pięknie dziękujemy za łączność. Julia przekazała 73. Bardzo fajnie, że jesteście z nami. Pozdrawiam serdecznie z tej strony. Jeszcze raz operator prowadzący, Paweł stacji. Stefan Paweł 5, Jokohama Adam Maria. Jak jesteś? Okej.
Pięknie dziękujemy za łączność jeszcze raz 73. A na częstotliwości pozostaje stacja Stefan Paweł 5, Yokohama Adam Maria. Serdecznie zapraszamy do łączności. Brawo! Bardzo proszę jeszcze raz. Stefan Paweł 9, Roman, Violetta, Barbara, witam serdecznie. Z tej strony operator Paweł, stacji Stefan Paweł 5, kochana Adam Maria. I jak zwykle w takich momentach mam serdeczną prośbę o pozostanie częstotliwości. Mam korespondentkę, która chciałaby zrobić pierwszą łączność w życiu. Bardzo proszę o pozostanie na częstotliwości. Thank you.
Stefan Paweł 9, Roman Violetta Barbara. Stefan Paweł 9, Roman Violetta Barbara. Z tej strony jeszcze raz operator prowadzący Paweł stacji Stefan Paweł 5, Yokohama Adam Maria. Pięknie dziękujemy za tą łączność, fantastyczna sprawa. Bardzo fajnie, że jesteście z nami, że chcecie z nami pracować, że podjęliście rękawice, że wspieracie nas waszym zaangażowaniem i życzliwością. A na częstotliwości pozostaje stacja Stefan Paweł 5, Yokohama Adam Maria. Ze szkoły podstawowej w Komorowie, z zespołu szkół w Komorowie w ramach programu Radio Reaktywacja. Serdecznie zapraszam do łączności. Stefan Paweł Trójka, Ewa Adam. Stefan Paweł Trójka, Ewa Adam. Witam serdecznie, z tej strony Stefan Paweł 5, Yokohama Adam Maria. Mam serdeczną prośbę o pozostanie na częstotliwości. Mam młodą korespondentkę, która chce zrobić pierwszą łączność w życiu. Proszę pozostać na częstotliwości, za chwilę wchodzimy. Potrzebujemy 10 sekund, bardzo proszę. Jest Stefan. Paweł. Trzy. Ewa. Adam. Bardzo proszę. Naciskasz? Stefan Paweł 3, głosu, Ewa Adam. Jeszcze raz. Stefan Paweł 3, Ewa Adam. Tu Stefan Paweł 5, Yokohama Adam Maria. Twój raport 5-9 mam na imię Natalia. Jak Natalia Adam Tadeusz Adam Ludwik Irena Adam. Jeszcze raz. Jak Natalia Adam Tadeusz Adam Ludwik Irena Adam. Mam 12 lat. Proszę, przekazuję mikrofon do ciebie. Stefan Paweł 3, Ewa Adam. Tu Stefan Paweł 5, Yokohama Adam Maria. Yokohama Adam Maria, serdecznie zapraszamy do łączności. Mamy w tej chwili bardzo mocne zakłócenia od jakichś urządzeń, które tutaj gdzieś pracują w okolicy. Słyszałem stację z dziewiątki, Stefan Paweł 9, ale bardzo, bardzo słabo. Proszę spróbować jeszcze raz. Franciszek Stanisław. Stefan Kłebek 9, Franciszek Stanisław. Bardzo proszę jeszcze raz.
Stefan Kłebek 9, Franek Stanisław Henryk. Stefan Kłebek 9, Franek Stanisław Henryk. Słyszymy Ciebie bardzo, bardzo słabiutko. Na 3-3. Ale w tej chwili tutaj się w naszej okolicy niestety włączyły jakieś urządzenia, które nam zupełnie Ciebie przykrywają. Mamy poziom szumu na 8, także bardzo ciężkie warunki. Spróbujemy zrobić tą łączność. Proszę pozostać na częstotliwości. Ja w tym czasie przygotuję korespondentkę, która będzie robiła pierwszą łączność. Proszę pozostać. Stefan Paweł 5, Jokohama, Adam Maria. Krzysztof, no niestety mamy bardzo duże kłopoty z odczytaniem. Twój raport taki realny to jest 3-3 w tej chwili, albo nawet momentami niższy. Niestety mamy troszeczkę QSB i tutaj są jakieś remonty w budynku szkolnym. Prawdopodobnie coś nam dobrze trzeszczy, bo ledwo odbieramy. Pięknie dziękujemy, ukłony w Twoją stronę, pozdrowienia serdeczne. Stefan Kłebek 9, Franciszek Stanisław Kernik, z tej strony Stefan Paweł 5, Jokohama Adam Maria. Dziękujemy ślicznie. Jokohama Adam Maria, Stefan Paweł 5, Jokohama Adam Maria i mam ostatnią w dniu dzisiejszą korespondentkę, która będzie robić pierwszą łączność w życiu. Także panowie, ostatnia szansa, serdecznie zapraszam do łączności w ramach programu Radio Reaktywacja. Stefan Paweł 3, Paweł Wanda Lucyna. Stefan Paweł 3, Paweł Wanda Lucyna. Witam serdecznie. Z tej strony operator prowadzący Paweł stacji Stefan Paweł 5, Jokohama Adam Maria. Bardzo proszę o pozostanie na częstotliwości. Mam korespondentkę, z którą, którą potrzebuję przygotować do zrobienia tej łączności. Bardzo proszę o pozostanie na częstotliwości.
5, kochana Adam Maria. Twój? Twój Ramosz. 5, mam na imię Helena, Jagnik. Halina, Ewa, Wiesz, Ewa, Natalia, Adam. Helena, Jagnik. Halina, Ewa, Wiesz, Ewa, Natalia, Adam. Mam 12 lat. Proszę, czy to jest mój numer 9? Stefan, Paweł 3, Paweł, Wanda 3. Tu? Tu, Stefan, Paweł 5, kochana Adam Maria. Stefan Paweł 5, kochana Adam Maria. Machajcie do Szwecji.
Alfa Mike. Pięknie dziękujemy, Andrzej, za tą łączność. Sprawiłeś nam niesamowitą frajdę. My już na dzień dzisiejszy powolutku kończymy. Ja jeszcze mam tutaj do przekazania troszeczkę informacji związanych z klubem, z tym, co tutaj się dzieje. Radość niesamowita. Fajnie, że jesteście z nami. Fajnie, że się z nami bawicie. Bez was by się to absolutnie nie udało. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich, którzy nas słuchali. Dziękujemy za tą łączność i jednocześnie ogłaszam QRT. Pięknie, pięknie. Dziękujemy. Ukłony w waszą stronę. Piotra nie ma w tej chwili. Zaraz. Piotr, który robił pierwszą łączność, o to chodzi? Nie, Piotrka w tej chwili z nami nie ma tutaj na sali, także nie mamy jak przekazać pozdrowień, jak się będziemy widzieć tutaj jak najbardziej. Pięknie dziękujemy jeszcze raz serdeczności w waszą stronę. QRT. Wszyscy bardzo serdecznie chciałem wam pogratulować. Wyszliście świetnie.
trochę mi gadaliście na tej ławce. Chodźcie jeszcze się zbierzmy, bo jeszcze mam do przekazania trochę informacji. Weźcie swoje krzesełka, usiądźcie jeszcze na chwilkę na krzesełka. Chciałbym wam jeszcze opowiedzieć, proszę mi podrzucać tutaj sprzętu. Chciałbym jeszcze przez chwilkę wam opowiedzieć, jak dalej można to wszystko wykorzystać. Ustawiajcie się z krzesełka. Jak cię robiło łączności? Podobało się? Oczywiście, że łatwe. Udało nam się zrobić łączność ze Szwecją. Bardzo fajna, energetyczna, radosna, ciekawa łączność. Posłuchajcie, jak będziecie chcieli, każdy z was ma niepowtarzalną okazję. Ta szkoła dała wam możliwość robienia tych łączności naprawdę, kiedy tylko chcecie. Macie do dyspozycji kolegów, którzy służą pomocą. Macie fantastyczną pracownię radiową. Chciałbym, żebyście wszyscy ze mną poszli, zobaczyli tą pracownię. Macie możliwość pracy na radiu, nawet jeżeli nie będziecie mieli znaku, dlatego, że możecie pracować spod waszej stacji klubowej Stefan Paweł 5 i Yokohama Adam Maria. Mało dzieci w Polsce ma taką możliwość, a szkoda. Wy macie. Możecie robić łączności w języku polskim, ale również, tak jak dzisiaj, można wam przygotować kartki w języku angielskim i możecie robić takie łączności w języku angielskim. Z prawdziwymi Walijczykami, Anglikami, Szkotami, Australijczykami, Amerykanami. I to jest fantastyczna historia. Bardzo wam serdecznie polecam, dlatego że, posłuchajcie, nie zawsze jest w życiu tak, że ma się takie możliwości, a na ogół w życiu jest tak, że jak się taka możliwość trafia, to człowiek na ogół nie ma czasu, nie chce mu się, albo mówi, że kiedy indziej, że później, a taka możliwość w życiu trafia się jak moment. Ona się pojawia i znika. Dzisiaj możecie to absolutnie fantastycznie wykorzystać. Teraz ja bym bardzo chciał, żebyśmy, bo trwają lekcje, żebyśmy po cichutku udali się do waszej pracowni krótkofalarskiej. Pokażę wam, gdzie ona jest, jak ona wygląda. I uwaga, jeszcze zanim pójdziemy, uwaga, zanim pójdziemy do tej pracowni, chciałbym, żebyście wiedzieli, że egzamin na krótkofalowca jest łatwiejszy niż na kartę rowerową. Jest łatwiejszy niż klasówka z matematyki. Jest łatwiejszy niż dyktando z polskiego. Każdy z was może być krótkofalowcem. Każdy z was może mieć swój własny, osobisty znak krótkofalarski. I każdy z was może rozmawiać z całym światem. To jest absolutnie fantastyczna możliwość. Podoba wam się ta możliwość? W takim razie, bardzo proszę, tutaj pan dyrektor, pan Kazimierz, powie wam, w jakie dni są zajęcia w waszym osobistym, waszym prywatnym, waszym szkolnym, prawdziwym, najprawdziwszym, jedynym w Polsce tak fantastycznie zorganizowanym klubie krótkopalarskim. Bardzo proszę. Zapraszamy zawsze w czwartki o 17. W czwartki o 17, proszę. A jak ktoś ma macie wolny czas, to mnie tutaj jest dosyć łatwo szkolę. Także w czwartki o 17 przychodzicie, macie radiowców, macie ludzi, którzy wam chcą przekazać wiedzę, którzy was nauczą wielu ciekawych rzeczy o świecie, o fizyce i można to zrobić. A teraz uwaga, cichuteńko, cichuteńko wstajemy i idziemy odwiedzić naszą pracownię. Pan Kazimierz nas zaprowadzi, bo ja to się zgubię na ten plan. Cichuteńko idziemy co opowiedzieć. Ja wam pokażę jak to. I później wrócimy tutaj do sali. Tutaj widzimy do sali. Thank you.
Posłuchajcie, kończymy nasze zajęcia. Ile mamy do dzwonka? 20 minut. Kończymy powolutku nasze zajęcia. Ja chciałem wam bardzo serdecznie podziękować. Powiem wam tak. Ja jestem też nauczycielem, też uczę w szkole. Uczę techniki plastyki zupełnie gdzie indziej. Wiele widziałem w życiu młodzieży, a tą lekcję prowadziłem w szkołach w całej Polsce. Nie wiem już ile ich było, ale kilkadziesiąt, tak na dobrą sprawę. Jesteście absolutnie udaną, zwartą grupą, która jest śmiała, chętna i świetnie sobie radzi. Muszę was naprawdę pochwalić. Bywałem w takich szkołach, uwaga, że nikt nie zdecydował się na zrobienie łączności, naprawdę. Bywałem w takich szkołach, że zawody telegraficzne się nie udały, bo nie potrafili sobie z tym poradzić niektórzy. Czasami tak bywa, czasami się ludzie blokują. Wy jesteście otwarci, cały świat jest z wami. Ja chciałem wam bardzo, bardzo serdecznie pogratulować. Macie dodatkowo fantastyczną możliwość korzystania z tego. Ja myślę, że nauczyliście się czegoś. Myślę, że z takiej lekcji zapamiętacie, że ten świat, on jest taki trochę z boku. Mało ludzi o tym wiedzą. Czasami gdzieś na dachu widać jakiś ludzik, antenę. Usiądź. A tutaj zobacz, czysełko. Zapraszam. Nie podsiadam. Czasami posłuchajcie, widać tylko. Czasami, posłuchajcie, widać gdzieś druciki, ktoś sobie ościąga jakieś anteny, ale o nas mało słychać. A wśród kawalowców jest mnóstwo bardzo ciekawych ludzi, którzy mają ciekawe opowieści, którzy poznali świat, poznali mnóstwo fajnych, ciekawych ludzi. Warto korzystać z ich wiedzy, z ich doświadczenia. Ja mam nadzieję, że was przekonałem. Mam nadzieję, że znajdą się wśród was tacy, którzy będą chcieli sięgnąć po ten owoc, spróbować przyjść w ten czwartek, zobaczyć jak to jest. Serdecznie wam polecam, bo to jest dla was szansa. I dla chłopców, i dla dziewcząt. Nie myślcie sobie nawet przez chwilę, że to jest tylko dla chłopaków sport. Jest mnóstwo fantastycznych dziewczyn, fantastycznych sport, zaraz powiem dlaczego. Jest mnóstwo fantastycznych dziewczyn, które świetnie pracują na radiu i potrafią wykorzystać to. A sport? Owszem, krótkofalarstwo to też jest sport. Jest możliwość pracy i wiem, że w waszym klubie SP5 Jam bardzo często biorą właśnie krótkofalowcy udział w zawodach krótkofalarskich, które polegają na tym, że właśnie z takiej stacji, jak tam byliśmy przed chwilą, można zrobić łączności z całym światem w określonym czasie i wygrywa ten, kto zrobi tych łączności jak najwięcej. Koledzy, wykorzystując swoją wiedzę, są w stanie pomóc wam brać udział w takich zawodach. To jest jeszcze dodatkowa rzecz, którą można spróbować pociągnąć. Podobało się? No, to dobrze. Dziękuję ślicznie. Posłuchajcie, macie chwilę przerwy do przerwy. Mam nadzieję, że było wam. Dziękuję ślicznie. Tak? Nie wiem, kto jest pytanie z pana prezydenta, czy macie czekać na przerwę. Możecie iść, tak? Dobrze. To skoro tak, to proszę bardzo. Dziękuję ślicznie. O! Do widzenia. Ja nie tacy, że oni są tacy. Dlatego, że jak będziemy tacy w gimnazjami, to pierwszą grupę nie przyjmą. Oni mają świat. Ci są ciekawi, że chcą spróbować. To jest tym na zachodzie młodzież. Zgadza się. A tutaj rzeczywiście oni jeszcze chcą. To jest dla mnie, to jest fajne. Dobrze, to co? Zbieram się szybko, bo lecę na swoje. Wyłączamy kamerkę.